Cześć wszystkim, tutaj jak zwykle wasz komentator Z. Rozpoczynamy kolejną grę z repaka dotyczącego amerykańskiego gracza oraz komentatora Artosisa. Artosis w tym repaku będzie grał Zergiem. Przeciwko, no można powiedzieć, procesom Zergom, Teranom postaram się wybrać tutaj kilka takich dosyć ciekawych gier ze wszystkich właśnie trzech raz. Tą drugą grę, bo ponieważ nagrywam ją jako drugą, rozpoczynamy na Metalopolis. No i od razu można powiedzieć, że przeciwnik Artusisa, który nazywa się Sax, co mi się podoba, to jest świetna nazwa. He sucks. He so sucks. W każdym razie, rozpoczyna tutaj od oczywiście wybudowania swojego pierwszego pylona z myślą zapewne zaulowania tego wejścia. Ale od razu widać, że znajduje się bardzo daleko od Artusisa. No i można tutaj powiedzieć, że Artusis będzie miał wolną rękę, jeśli chodzi o zdobycie tych właśnie tych ekspansji, no i oczywiście zaklikowanie swojej połowy mapy, a jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o Zerga. No i Artosis tutaj, niczym prawdziwy Zerg, można powiedzieć, że jego gra jest tutaj podobna do Idry troszkę, jeśli chodzi o ten klik, ponieważ jest on bardzo proaktywny w jego rozwijaniu, w jego poszerzaniu. No i szczerze mówiąc, myślę, że to stanie się standardową tutaj grą Zerga. Będzie to coś w stylu robieniu warp gate'ów u Protosa, no po prostu trzeba to mieć i creep także trzeba będzie mieć, no i będzie tutaj takie dosyć, będą miały miejsce dosyć ciekawe sytuacje, w których gracze grając przeciwko Zergowi będą chcieli ten creep zniszczyć, no i będzie na to kładziony większy nacisk niż normalnie. Sax rozpoczyna od Gateway'a oraz Forge'a, no i to już nam może powiedzieć, że będzie starał się ekspować, ponieważ ten Forge zapewne będzie służył do postawienia kanonów mniej więcej tutaj w tej strefie, zaraz koło Nexusa, który się tu pojawi. No i standardowo robi się to stawiając na przykład tutaj Gateway'a lub na przykład pylon i Gateway'a oraz na przykład jeden lub dwa lub trzy inne budynki, tylko po to, żeby zrobić taki, można powiedzieć, taki dosyć duży wall, pseudo-wall, dzięki któremu ta ekspansja jest o wiele lepiej chroniona. Więc zaraz zobaczymy, na co zdecydują się obaj gracze. Artosis rozpoczyna tutaj od bardzo szybkiej wylęgarni, zaraz po swoim spawning poolu. Jak widzicie, w ogóle nie złapał jeszcze gazu, więc nie będziemy tutaj widzieć Metabolic Boosta jeszcze przez chwilę. Artosis jak na razie po prostu zdecydował się na wydanie dosyć dużej ilości minerałów na tą wylęgarnię. No i tak jak mówiłem, w tym momencie widzisz, że Sax zaekspował. No i Sax robi dokładnie to co powiedziałem. Stawia tutaj pylona, zapewne gdzieś tutaj, może nawet mniej więcej tu znajdzie się ta wieżyczka. No i może nawet postawi tutaj jeden gateway, dwa lub trzy, ponieważ gateway nie jest ważne, gdzie one stoją, ponieważ te zostaną zamienione w warp gate'y, więc wykorzystanie ich do dodatkowej roli, jaką jest blokowanie czołku, blokowanie jakiegoś tutaj takiego tworzenie węższego przejścia, to jest jak najbardziej wskazane, ponieważ dlaczego by nie, prawda? Artosis zniszczył swojego proba i wow, decyduje się na podwójną ekspansję. Można by tak powiedzieć, że to jest podwójna ekspansja. I według mnie to jest świetny pomysł. W momencie, w którym jego przeciwnik zaekspował na samym początku gry, on po prostu zaekspuje dwa razy, a ponieważ posiada już swoją ekspansję, która jest wybudowana, no to jest to świetny pomysł. Nexus jest już prawie gotowy i Sax łapie tutaj asymilator, ponieważ ma zablokowany ekstraktor tutaj. No i pomimo tego, że Artosis zablokował mu ten ekstraktor i ja rozumiem, o co mu tutaj chodziło, tutaj o opóźnienie techa, chociażby związanego z warp gate'ami, chociażby związanego z Robotics Facility, tylko po to, żeby ta ekspansja bardzo szybka była odrobinkę bezpieczniejsza. Ale w tym momencie, w którym gotowa jest ta ekspansja, no to spójrzcie, Sax zbiera już tutaj z tego asymilatora w swojej expie, no i nawet nie musi się przejmować tym ekstraktorem, który się tu znajduje. Za chwilę zapewne go zniszczy, ale nic się tutaj nie śpieszy. Sax na razie, jeśli chodzi o jednostki, posiada jedynie jednego zelota, dwa zerglingi, to jest to, co posiada Artosis. Obaj gracze jak na razie, zresztą to zauważyliście, poszli po prostu w ekonomię jak szaleni. No i tworzy to dosyć ciekawą sytuację, ponieważ obaj gracze będą mieli naprawdę mocną ekonomię i w zasadzie early game jest tu nieistniejący, nie ma żadnego harasu. Chodzi mi oczywiście tutaj o potyczki early game'owe, w których na przykład harasuje się Helionami, harasuje się chociażby tutaj Double Gate zelotami itd., itd. Żadna z tych taktyk nie miała tu miejsca, więc w zasadzie early game nie jest... występuje w nim zero agresywności, można by to tak nazwać.
Artoxis posiada już swoją ekspansję. No i spójrzcie, jak wyskoczył dronami tutaj do przodu. On na razie chyba buduje w zasadzie same drony. To jest dokładnie to, co on robi. Mamy tutaj coraz więcej dronów, które są budowane. No i oczywiście wymyślany jest Metabolic Boost. I tak jak mówiłem, coraz więcej creepa. Jeden creep tumor znajduje się już tutaj. Drugi rozsyła creep do tej ekspansji, która w momencie, w którym zostanie ta rampa obłożona tą biomasą, jak to jest po polsku, no to będzie bardzo dobrze broniona. Tymczasem widzimy tutaj plus jeden wymyślane, bardzo wczesne plus jeden wymyślane przez Saxa. Zastanawiam się, czy nie będzie decydował się na timing pusha związanego właśnie z tym upgrade'em. No i oczywiście rzuca dosyć dużą ilość gateway'ów w tym momencie. Można by sobie wyobrazić, że jest to forward gate. Niestety nie jest to, ponieważ była to najpierw wczesna ekspa, więc to taki, może powiedzieć, dosyć opóźnione te warp gate'y. W każdym razie Artosis morfuje już swoją wylęgarnię, ma już także wybudowany Roach Warren, nie widać jak na razie żadnej innego budynku, tu coś zostało eksplodowane spektakularnie. No i spójrzcie, jak wygląda saturacja, w tej ekspansji jest już mnóstwo dronów, nawet można powiedzieć za dużo, tutaj mamy także ich zdrową ilość. No i oczywiście w mainie troszeczkę, teraz wyskoczyły właśnie, więc cofam to, co powiedziałem, Artosis posiada dokładnie 61 dronów. No i mamy tutaj 8 minut 30 sekund na budziku, oczywiście to jest czas gry, kontra 37 probów, więc Artosis, jego ekonomia jest po prostu szalona, jeśli zobaczymy income, to jest 2000 kontra 1200, można by tak powiedzieć. I Sax jest okropnie do tyłu, on posiada oczywiście o wiele większą armię, ale spójrzcie, Artosis pomimo tego, że jest do przodu, to są głównie drony. Większość jego armii z tych 73 limitów stanowią głównie drony. No i mamy tutaj kilka zaglingów, które teraz sprawdzają, czy nie ma tutaj dodatkowej ekspansji i tymczasem Sax cofa się, nie, przepraszam, zajmuje Excel Naga Tower. Mamy tutaj jednego proba i dopiero teraz Sax będzie wiedział, że jego przeciwnik posiada ekspansję od już w zasadzie dłuższego czasu, ponieważ widać, ile znajduje się tutaj probów. No i to jest ogromna niespodzianka dla Saxa, który w tym momencie musi wymyśleć, co tutaj zrobić z tym, co się stało. Plus jeden, tutaj miał miejsce taki, można powiedzieć, push plus jeden, ale nie został on do końca wykonany, ponieważ Sax zatrzymał się mniej więcej w tym samym miejscu oraz wycofał. Mamy tutaj już prawie 6 warp gate'ów. Nie, przepraszam bardzo, to nie jest warp gate, tylko Twilight Council. Co zostanie wymyślone? Czy research, przepraszam bardzo, czy charge, czy blink? Oba te upgrade'y są bardzo ciekawe z punktu widzenia tego, w jakiej sytuacji znajduje się Protoss. Jeśli dobrze tutaj zamikruje, no to może się okazać, że wygra. No zwłaszcza przeciwko Roachom, które Stalkerami bardzo ładnie można je mikrować, oczywiście nie w momencie, w którym posiadają one upgrade na prędkość, no i nie w momencie, w którym posiadają one, są one na creepie. No i zobaczymy tutaj, Roachy za chwilę powinien się zakończyć tutaj upgrade na tą prędkość, dokładnie teraz ma to miejsce i Artosis buduje Spira, także tutaj dodatkowy World Gate oraz Templar Archives, więc nie będzie tutaj nic wymyślane w Twilight Council, tylko po to, żeby wybudować Templar Archives. No i jest to dosyć interesujące ze względu na to, że Artosis ma o wiele większą ekonomię. Ja myślę, że spokojnie Sax mógłby zaekspować zamiast wchodzenia tutaj w jakąś kosmiczną ekonomię tylko po to, żeby być o wiele bezpieczniejszym ekonomicznie. No a Artosis idzie tutaj do przodu jak burza. Jeśli zobaczycie, to jest 130 kontra 85. No i idzie tutaj naprawdę ogromna przewaga, zwłaszcza, że nie było jeszcze ani jednej konfrontacji w zasadzie. Artosis nie stracił ani jednej jednostki, nie stracił ani jednego drona. No i jedynym ogromnym błędem, który popełnia w tym momencie Sax, jest to, że pozwala Zergowi rozwijać się w zasadzie nie przeszkadzając mu w żaden inny sposób. Spójrzcie, 6 ekstraktorów, 3 bazy, 4 wylęgarnie, no to jest naprawdę ogromna ilość minerałów, ogromne możliwości produkcyjne. No i spójrzcie, 90 kontra 137. Artosis posiada ogromną ilość zerglingów oraz roachy, które do tego, obie te jednostki są upgrade'owane, jeśli chodzi o prędkość. Mamy tutaj jakieś upgrade'y? Nie widać tutaj, żeby upgrade'ował atak ani obronę. No i Sax w tym momencie rusza się do przodu, ale upgrade'owane roachy na creepie to jest coś przerażającego, musiałbym powiedzieć. Sax stara się w jakiś sposób tutaj zabezpieczyć swoją ekspansję, ale jedynie 3 wieżyczki, no to obroni się oczywiście przeciwko jakiemuś tam harasowi związanego stworzonemu z 12 zerglingów lub czemuś takiemu. Tymczasem Artosis buduje pierwsze mutaliski, dokładnie jeszcze 9 ich buduje. No i mamy tutaj oczywiście plus 1 do jednostek atakujących. To jest bardzo ważny upgrade, jeśli chodzi o mutaliski, ponieważ upgrade'uje nie tylko ten pierwszy atak, ale także te dwa następne, które następują po sobie.
No i to czyni je o wiele mocniejszymi. Także 30 zerglingów jest budowanych. No i czyżby Artosis był już... On już jest prawie na maksie, 189 limitu, no i w momencie, w którym oczywiście posiada się maksymalną ilość jednostek, no i 1200 gazu, przepraszam bardzo, 1200 minerałów, można po prostu sobie pozwolić na wybudowanie dwóch dodatkowych wylęgarni i w tym momencie Artosis wpada tutaj do bazy swojego przeciwnika. Jest tu dosyć duża ilość probów, które są całkowicie niebronione, jest ich dokładnie tutaj 58 we wszystkich trzech bazach i w tym momencie te proby w ogóle nie będą zbierać minerałów i uda się mu tutaj, został anulowany ten upgrade, ale Templar Archive zostają zniszczone, no i to jest ogromny cios, jeśli chodzi tutaj o Tech Saxa, który nie będzie w stanie budować więcej High Templarów. Ma tutaj jedynie 4, które będą w stanie rzucić oczywiście sztormy, ponieważ mają tutaj oczywiście na to energię, ale Artosis atakuje w tym momencie trzecią bazę swojego przeciwnika. Nie mamy tutaj zbyt wielkiej ilości probów, ale będzie to ogromna strata, jeśli Sax straci tego Nexusa, jeśli Artosis zdecyduje się na zaatakowanie, no to strata tego Nexusa może oznaczać tutaj koniec gry. Rzuca w tym momencie ogromną ilość zerglingów na te jednostki, no i to był bardzo zły pomysł. Straszna ich ilość zostaje zniszczona i w momencie, w którym Artosis wycofuje się, to spójrzcie, wszystkie jednostki Protossa znajduje się tutaj, Artosis w tym momencie znowu wpada do Naturala, znowu niszczy, zobaczymy, czy znowu Templar Archive zostaną zniszczone, wygląda na to, że tak, anulowane zostały w porę, można tutaj powiedzieć, i oczywiście Sax posiada tutaj Blinka, ale nie są tak skuteczne, jakby chciał, żeby był, ponieważ Artosis jest w stanie manewrować pomiędzy tym naturalem a tą ekspansją bardzo, bardzo szybko, podczas gdy Sax musi tutaj obracać naokoło. Spójrzcie, jaki długi dystans jest tutaj pomiędzy tym mainem a naturalem, ze względu na to, że jest tutaj ta rampa bardzo daleko. No i oczywiście te bardzo, bardzo złe, w tym momencie oczywiście bardzo złe rozstawienie budynków. Kolejne tutaj, kolejne próby padają, no i dwa niezbyt dobrze wycelowane sztormy powodują, że Artosis dalej jest tutaj w tej grze, dalej harasuje swojego przeciwnika. Mamy tutaj już bardzo małą ilość tych mutalisków, jest ich jedynie 9, ale spójrzcie, jak bardzo Protoss jest zaabsorbowany tym, co się tutaj dzieje. I w momencie, w którym oczywiście gania za tymi wszystkimi mutaliskami, nawet zelotami, te zeloty powinny być tutaj. I w tym momencie Sax poddaje grę charakterystycznym, można by powiedzieć, WW, nie GG. Bardzo duży błąd Saxa, po pierwsze, że pozwolił Artosisowi na tak aktywne rozwinięcie się. Spójrzcie, zakripowana jego połowa mapy bez problemu, no może nie połowa, ale naprawdę bardzo duża część, 1/3 spokojnie. No i ten świetny haras, bardzo złe wykorzystanie jednostek tutaj Saxa, nie wiadomo po co w ogóle były tutaj te zeloty. Mogły one znajdować się tutaj i w tym momencie ta ekspansja z dodatkowymi działkami, z tymi zelotami, które się tutaj znajdowały, byłaby spokojnie tutaj broniona. No i w zasadzie to tyle, świetna gra Artosisa według mnie, który doskonale tutaj harasował, pokazał nam, w jaki sposób powinno się grać zergiem. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, no i za chwilę przejdziemy do następnej gry.